Uniwersytet III wieku w Chrzanowie rozpoczął kolejny rok akademicki. Nieważne, ile się ma lat, zawsze warto się uczyć. Wiedzą o tym dobrze słuchacze Uniwersytetu III wieku, którzy w miniony czwartek zainaugurowali kolejny rok akademicki. Każdy wiek jest do nauki bardzo dobry, a poza tym no człowiek w tym wieku ma dosyć dużo czasu i jakoś ten czas chce spędzić przyjemnie, pożytecznie, spotkać się z ludźmi, rozwijać swoje jakieś zainteresowania. Chrzanowski Uniwersytet III wieku działa już od 5 lat. Przez jego mury przewinęło się do tej pory ponad 660 osób. Część z tych słuchaczy to są ludzie, którzy się powtarzają, którzy przyszli na pierwszy rok studiów, skończyli dwuletni cykl edukacji, potem zapisali się znowu na kolejne 2 lata na edukację na naszym uniwersytecie i takich osób mamy kilkadziesiąt, które są naszymi wiernymi słuchaczami, wiernymi fanami i czują się u nas świetnie. Renciści, emeryci i osoby długotrwale bezrobotne, które chcą skorzystać z jego oferty, mają do wyboru szeroki wachlarz zajęć. Poczynając od tych komputerowych, poprzez lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego, na zajęciach ruchowych, jak m.in. pływanie, aerobik w wodzie czy taniec, skończywszy. Chodzę na malarstwo, chodzę do grupy teatralnej, na język rosyjski, ponieważ bardzo długo się uczyłam rosyjskiego i szkoda tego zaprzepaścić, a teraz się zapisałam jeszcze na komputery. Chodziłam również na zajęcia ruchowe, aerobik w wodzie, ale niestety w tej chwili zdrowie mi nie pozwala, bo bardzo źle chodzę po chorobie. Wśród słuchaczy Uniwersytetu III wieku zdecydowanie dominuje płeć piękna. Patrząc na publiczność na sali, widzę większość, zdecydowaną większość kobiet. Czyżby mężczyźni w starszym wieku nie chcieli się uczyć? No rzeczywiście, panów mamy niewielu. Ale tak myślę, że tak na 10 pań to 3 panów mamy. Z tym, że w większości są to panowie, którzy zapisali się na uniwersytet z małżonkami. Viva la Academia! Viva profesore! W czwartkowe popołudnie w auli Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego zabrzmiał Gaudeamus w wykonaniu chóru uniwersyteckiego. Potem wykład inauguracyjny o blaskach i cieniach komunikacji społecznej wygłosił profesor Zbigniew Nęcki. Rok akademicki 2011 na 2012 można uznać za rozpoczęty.